nawet nie wiem, co masz w głowie. Zwłaszcza, że zawsze mówisz, że nie masz nikomu zaufać. I mówisz, że wstają daski, zniszczy, na ciebie liczy. Wykorzystujesz każdego do robienia kontentu. Jak to jest wszystko, co macie na maszynki robienia kontentu? Wysoko, może udało się osiągnąć wszyscy w większości, ale jakim kurde... Ja zastanawiam się, jak najbliższy, to ciekawe, czy najbliższym też prywatne budy wyciągał? No wiesz, no właśnie, właśnie to jest też to trochę jest dziwne zachowanie. Trochę dziwne zachowanie. Czytam oczywiście to co piszecie, nie wszystko czytam na głos, ale wszystko czytam. Że mogą zmienić priorytety, rozumiem. Że zbierało się i w końcu wybuchu, rozumiem. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że to byli jego najbliższe otoczenie i tak dalej. I wiesz, i nagle po tym, jak już się od niego odsunął, tak? Nagle wyciągnął wszystkie brudy. Może nie musiał tego robić, skoro w pewnym momencie byli najbliżsi, nie? Gdzie tam pomagali, gdzie tam dzięki nim, powiedzmy, zdobywał tam popularność. A w tym momencie, no mówię, no jakbym na przykład kumplował się z, nie wiem, kumplował się z Agencją Dominikiem, na przykład, nie? Tam kolegowaliśmy się, jak zwał. I nagle przestaliśmy i nagle zaczął mówić o prywatnych rzeczach, o których rozmawialiśmy, nie? Albo ten powiedział to, albo ten napisał tamto. No, też można się pokłócić i za dużo o tym nie mówić, a można albo ten kontakt rozmawiać, tam urwać, za dużo o tym nie mówić, a można zrobić to w ten sposób, że teraz z nimi kontakt i o dobra. No to teraz, wiecie, no to teraz wszystko o nich powiem, nie? Po kosztem. Jak to jest, zakładam, że wszyscy tutaj przyjaciela popa, a wynajmowałeś mentalnie, dawałeś pieniądze, bo oni słali, to najlepiej zabił. Zgłów radnym ludziarzem. Szkolę sobie jak bardzo się kupi. Pojebane to jest. Znaczy, nie wiem, czy to jest prawda. Natomiast jeśli chodzi o Jawczana, to patrząc na to, jak on zachowuje się na live'ach, jestem w stanie w to uwierzyć, nie? Ale wysyłać w ogóle jakieś donaty na kumple swojej ekipy, żeby ten się gdzieś tam podobał, bo stracił humor, to znaczy popierdolone. Powiedz ekipy, zobacz, komu to przygotowałeś. Przypomnij sobie, jak byłeś wkurwiony, że on pokazał zamiast jako pierwszy i zrobił mniejsze przyjedzenie niż trenowania vloga. Wiesz, trochę streamował Popa i Popa powiedział, że Cholak powiedział, że nie mógł w ogóle przegadać tego z nimi, nigdy nie mógł powiedzieć, co mi pasuje. Natomiast Popa powiedział, że zawsze był na żarty i zawsze można było porozmawiać poważnie, a on nigdy z tego nie korzystał, nie? Poczekaj, może nie chciałem udać ucha pasuchowi. Najśmieszniejsze jest to, że to twoje główne kłamstwo założenia, pokazać na presję kłamstwo, że gdyby na nim pasuje, tak, to wyschnęło się coś. To każdy zaczął się wyzywać, płakałeś, bo wszyscy cisnąć bekę, że jesteś głupi, najwyżej żyli. Trzeba rozwijać fakt, że wszystkie kobiety poza pełną wpływ. Chcesz zdać sobie sprawę, jak krzywdę, że zyskał zamiast wyjrzeć szmat. Chłopak zawsze się sobie płakał poza tego czasu, a ty jebany kaszami na początku nagle sam. Ta liga sraka z tymi donatami, on dla mnie to popierdolone. I Popa sam nie zdawał się otworzyć. Zawsze znał się do tego, że była społecznie. I że z tym przyznał, no. Czy naprawdę tak bardzo pomocny jesteś? Czy tylko udajesz? Jak to jest, że nagle jak ty zaczekasz jakieś większe cyfry od ciebie, się tego przytulasz? Prawda jest taka, że stanie jeden, co ciebie liczy, to wychować każdego. Wydać to większym i najpierw się wybić. Prostu... No właśnie, teraz Mendala napisał, mam wrażenie, że Cholak dopiero pierwszy i odkąd jest z Anetką, to zgrywa jakiegoś świętego. No właśnie, z jednej strony nie możemy patrzeć zero-jedynkowo, to znaczy inaczej, nawet nie, że z jednej strony, tylko nie powinniśmy patrzeć na rzeczy zero-jedynkowo, tylko nie powinniśmy patrzeć na rzeczy zero-jedynkowo pod wieloma kątami, nie tylko pod kątem takim, że on wie się, był smutny, że nie wiedział, jak to rozwiązać, tylko możemy też inaczej powinniśmy też patrzeć na to zero-jedynkowo, że może nie jest do końca tak, jak mówi i że faktycznie teraz trochę zgrywa świętego, nie? A jeszcze wiecie, no wiecie, to jest... Ty powiedz widzom, jak to mi dzwoniłeś, bo nie miałeś się w kalendarz pisać. A miałem zajęty jeden wieczór, jeden chyba się dnia. I wmówiłeś mi, że z chłopakami postanowiliście mi zakazać streamować wieczorami. Wiesz co najlepsze? Szybko się okazało, że to był jeden z twoich kłamstw. Specjalnie przyniosłeś na inny kanał, wiedziałeś, że nikt nie będzie kontroli na tym, co mówiłem, że tak, skaram psychikę. Się nie wygada. Karomir. Karomir, 25 zł. Z pozdrowieniami dla osoby z chatu, której pęka tyłek od donaty. No tak, bo Tomaczek, to Tomek już tutaj przyszedł i napisał tak. Nie dawajcie mu kasy, do roboty, idź do roboty, a nie żebrzesz tutaj. Praca tworzy produkt, to jest żebranie. Nie dawajcie mu kasy, do roboty się weź. A nie przyjdziesz, żebrzesz, do roboty idź. Więc Karomir bardziej wie 25 zł. Tomek Zawada tutaj, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dostałem 25 zł, ponieważ wyżebrałem. Ten pozór zazdrości. Nie wiem, jak właśnie to nie pójdzie. Jawczyn mówi, że w kilku sytuacjach, o których mówił Cholak, ten Cholak pomieszał z terminami streamów, a później mówił, że mu zabroniali. Okej. Ej, wiesz, jak jest wysypek. Na twoim miejscu przyjdziemy się samego siebie, ale w sumie, to wiecie, czego możesz się spodziewać na takim kosaku. Zgrywacie, może na tyle. Nie, no czemu? Przecież nie wyzywam jeszcze, nie? Jest spoko. Mati, naprawdę wam dziękuję. Wy się na nas zatem wafionem, prawda, to oni skończyli się nie wiadomo. No to przecież się nie wiemy, wiesz, prawda, jest gdzieś po środku. I on referacji, i ja przepełnię referacji, i po mojej referacji, i cała referacji. Także, no tak jak było tak 100% naprawdę, to nie ma szans. Spokojnie, Mati, ludzie, kiedyś zrozumieją, że film i stream to właśnie jest produkt, to jeszcze poczekamy sobie. To sobie jeszcze poczeka. No to jest na ostatnich 2 miesiącach. Byłem bliski popełnienia samobójstwa, na psychikę leżała, że ciągle wchodzące nowe kłamstwa, ale zawsze z wielką kogoś tu są maszynę. Bo ja dziękuję, że nagle znowu, żeby to załatwić. Wiesz, że próbowałem. Każdą stanowisko słyszałem. Jestem ludzie zmieniliśmy kochanie na pytanie. Oskar, tobie dziękuję, że w tyle lat byłeś stanie za normalnie rozmawiać. Zawsze chyba się uciekło, żeby pijało. Kontakt z nami, kiedyś mi wróci, że będę mógł z wami spotkać. Przypomnij, jak wygrać tak jak przed tym, w całym zamieszaniu. Gdzie jednak żart, że przejście z tej kancelarii, wszystko zmieni, co się prawdziwe. Przy tym, Maciu, dziękuję ci, że przyznałeś sobie. Powiedziałeś, co naprawdę czujesz, jak naprawdę z tobą jest. Jesteś złotym człowiekiem, zasługujesz naprawdę wiele, więcej niż co masz. I będę zawsze o coś kibicował. Co, Maciu, ty mam jednak kurwa żal, że myślisz strasznie zawiedynkowo. I że każdego swoją miarą, tak naprawdę jakbyś myślał pozytywnie, to pewnie byłbyś w innym miejscu na ziemi. Wydaje mi się, że przez całe życie nie dopuściłeś nikogo blisko siebie i zawsze bałeś się, że ktoś się wyrucha. No tak, i patrzcie teraz, że nie możemy myśleć zero-jedynkowo, że ten Cholak to, że smutny, że coś tam, że psychicznie, że to słabo, tam to słabo. I teraz tak, skoro... Klaudyna, 5 zł. A ja właśnie będę dawać donaty Matiemu. Pozdrawiam wszystkie Ansajmony. Wieczór z live'em od razu lepszy, uśmiechnięta buźka. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Klaudyna. Dziękuję serdecznie za pięteczkę. Że nie możemy myśleć zero-jedynkowo. Tylko tak, teraz to, co mówi Cholak o Psaju, że w sumie to mu szkoda, że nigdy nie dopuścił nikogo do siebie, się, że ktoś go wyruchał, więc na to też nie powinniśmy patrzeć zero-jedynkowo. Tylko skoro na Cholaka mam patrzeć tak, że no, on był smutny i długo wytrzymywał, to na Psaja też możemy teraz patrzeć tak, że no, a może coś się kiedyś w przyszłości stało, że nie chcę nikogo nie dopuszcza do siebie, że presja też nie mogła na ciąży, że jak ktoś coś odwali, to będzie później na niego. Także ciężko jest aż tak w ten sposób wszystko komentować, bo gdybyśmy wszystkich tłumaczyli, no to co mówimy, to kompletnie miałoby sens, nie? Bo ten przeszedł to, tamten przeszedł tamto. Tak. Też nie do końca można, ciągle, nie? Jest mi przyjemnie stać, że mówisz to bez chwalem, że samemu, że nagrałem, że zakaz na tyle, jakichś rzeczy, jak pan. Nie wiem, co wiedział, jakie, bo nie wiem, czy ktoś tak oddany, jak ja. No w sensie dopuszczenie kogoś, ja też przez takie sytuacje, jak w tym momencie, no... Słuchajcie, nie wiem, czy mnie nie sobie na trochę telefonie, czy na sensie, że się z panem widziałeś. Nagle mnie ludzie wydają takie tłumaczenia, oczywiście, że tak. Tutaj najbardziej się zgadzam, zaraz do tego przyjdziemy. Ale jest to zabawne, że go taki kosmos, nawet jak fajmy, oni zadają następujące pytanie. Czemu nie mam z tobą kontaktu?
Wiesz co, nawet się kurwa oświetla w tym momencie. Poświęcając opale. Ale to się dziś po tobie, ty uwielbiasz i swoją drogą. Twoją osobę, która wyjebana na wszystkich. Uwielbiasz pokazywać jakieś silny. Uwielbiam duszy, co zwrotnie. Oj się konkurencja w skupie, przeżywasz non-stop. Kładam rzeczy hista. Gdyby tak się nie bałeś, żeby spotkania i skończyć, żeby zacząć donate'y. Miałem rozwijać kika. I szczerze mam nadzieję, ale... To jest popierdolone, nie? To jest dla mnie pojebana akcja, że faktycznie takie praktyki to są bardzo. Zbierasz się kilka osób i bezpośrednio streamer widzi donate, żeby podłączyć go psychicznie, żeby on miał zjebanego streama, a żeby go w ogóle skończył, żeby jego kariera już tam upadła, nie? Powiem wam, że to jest, że nie spodziewałem się, bo jakoś tak nie myślałem, że inni streamerzy coś takiego robią, to w ten sposób eliminują konkurencję. Autentycznie nie spodziewałem się czegoś takiego, nie? Majtu się tego przyznaje, śmieje się tego, jest tego dumny, mój chociaż stracił zupełnie, no właśnie, bo to pokażę. Wszystkim się rozpierdoli na wszystko, co... W momencie ktoś, kto tego nie zrobi. Beże, nie wiem, jak ma się coś nie pójść dzwonić, ale myślisz, jak jesteś super. Powiedziałeś, to naprawdę czujesz, jak... Nagle ktoś wypierdala każdą rozmowę prywatną? Dlaczego nie dopuszczą mi go do... O właśnie. Jest. Jesteś złotym człowiekiem, zasługujesz na naprawdę wiele. Więcej niż co masz. Jesteś o mnie. Co Marcin? Nie mam jednak kurwa żal. O, że myślisz strasznie zawiedzionego. Bierzesz każdego swoją miarą, tak naprawdę myślisz o pozytywie. Zdaję się, że całe życie. Musicie się po prostu przeszywały się. To się wyrówa. No dziwne kurwa, ty! Nagle ktoś wypierdala każdą rozmowę prywatną? Dlaczego nie dopuszczą mi go do siebie? Ja pierdolę, dlaczego się to potrzebuję? Joanna Strzelec. Joanna Strzelec. 25 zł. Na pochybę z kurwysyną oraz za ładne żebranie. O, ładne żebranie. To weźcie, ja teraz trochę pożebram, a wy wysłać dalej, dobra? Dziękuję z góry widzowie, kochani. Mówię to od początku, jak kurwa będzie sprzedawała jabłko, bo będę na moim straganie, albo rozpierdolę, do mojej kurwa minionki, albo kurwa zaszczelę w internecie, tylko tak przenośnie. Tak, ale nie jest mi przykro z tego powodu, to mi daje motywację, uwielbiam konkurencję, bo wtedy jestem kurwiony, to jest najlepszy. Ale może jeszcze hista. Wydaje się bać, żeby sprzedawać, żeby zacząć najpierw. O, szczerze mam nadzieję, to twoja, nie moja. Ja sobie myśliłem. Ja pierdolę widzowie, dobra, poruszę ten temat, słuchajcie, ja uważam, że jestem geniuszem, nie? Naprawdę, pójdźcie, że tak jak mówię, rozdążą kolegów, kurwa jeden z tych, którzy siedzieli w tym, o czym teraz mówi, więc ja wiem, dlaczego kurwa siebie z tego wyczepia i mówi. No ty byłeś taki i ty mówiłeś to. Nie proszę, nie możesz wysłać tego linka, bo mam ups, coś tak, musimy albo wysłać samą końcówkę tego shorta. Samą końcówkę, po short slash i samą końcówkę wysłać, wtedy muszę przeszkolić. Tylko mówię, no tak, masz rację, ja masz te kurwy wszystkie, ale mnie to nie mieszaj, bo ja teraz operuję. W każdym razie, widzowie, faktycznie, takie donate były wysyłane do szachisty i uważam, że za geniusza zgodnie, generalnie, bo w momencie, w którym jego kariera dotarła do miejsca, w którym ciężko mu się było rozwijać, a ludzie tego nie ciągle oczekiwali, bo w końcu się rozwijał, sprytnie, całą drużyną, wysyłaliśmy po 15 zł, wcielają się w widza, który jest zawiedziony, że jak to, wartość miał być projekt i tak dalej, i mu skończyłeś się, Bartek. I to, takie dostawał, kurwa, wpadki humoru, że od razu upierdolonego streama. Tak, dokładnie, robiliśmy to. Jest to, kurwa, mafiozo internetowy. I to działało. O, na remont dachu.